Radio Tok FM Eurokoncita Ekstra. Tylko z nami. Bądźcie, kochani, w kontakcie, a wszystkiego, naprawdę wszystkiego się dowiecie. O czym ta pisma święte, o czym te pisma mówią, o czym to one traktują. Także proszę Państwa, tylko z nami. Radio obrotowe, radio latające. Państwo sami widzą, że to radio lata. Tok FM Eurokoncita Ekstra. Tok FM Eurokoncita Ekstra. Zapraszamy do reklamy, proszę Państwa. Obecne regulacje dość rewolucyjne, no bo informujemy jedynie policję, gromadzimy się... Warto te książki, proszę Państwa, czytać. Dlaczego? Dlatego, że no, człowiek poszukuje Boga. Książka wspaniała, książka ciekawa. Dlaczego interesować się innymi religiami? No widzicie Państwo, jeżeli katolicy będą zachowywali się tak jak Chińczycy, obwarowani murem, a to tym, a to tamtym, no to nigdy człowiek nie pozna, nie dowie się, co się dzieje w ogóle na świecie ciekawego, nowego, dziwnego. I w końcu zostanie jakimś takim odludkiem, będzie zacofany się. Czyli dlaczego interesować się innymi religiami? Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, niewątpliwie zauważyłeś, że religia wywiera wpływ na życie milionów ludzi, być może również na twoje. W krajach hinduistycznych często widzi się puja, ceremonią polegający między innymi na składaniu bóstwom w darze kwiatów, orzechów kokosowych i jabłek. Kapłan maluje wiernym na czołach tilakę, czerwoną lub żółtą plamkę. Poza tym każdego roku miliony Hindusów przychodzi nad Ganges, by w wodach tej rzeki